Okej, dobra. Michał jest gotowy, ja mam suchara. Dobra. Przełączamy Panowie techniczni mogą przełączyć. Przełączam. I uwaga, suchar. Cała sala słucha Michała. Kto nie oszczędza, ten zwykła pała. Szacun, normalnie szacun. Poczekajcie, bo to tak zawsze teoretycznie łatwo, a później się okazuje, że o czymś zapomniałem. Idzie? Idzie. Po pierwsze, chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście o tej porze. Ta sala pod koniec dnia jest strasznie gorąca. Ja jestem cały mokry, ale to z nerwów. I jeszcze raz, żebym nie zapomniał na koniec, chciałem bardzo podziękować jury. Nie wiem, kto był tym jury, ale za tą nagrodę, którą wczoraj dostałem. Naprawdę wam bardzo mocno dziękuję. I pytanie mam takie, czy ktoś w ogóle wie... Dobrze mnie słychać tam z tyłu, czy nie? Wszystko okej. Okay. Czy ktoś nie wie, kim ja jestem z tego grona? Ręka w górę. Jest, widzę dwie osoby. To bardzo dobrze, bo mam taki slajd przygotowany. Statystyki, te sprawy i tak dalej. Co ciekawsze, jedną rzecz wam powiem, że ja od 2 miesięcy opublikowałem tylko 4 wpisy na blogu. I to były podcasty, tak? To nie były wpisy takie pełne. I się okazuje, że ten ruch spada, ale nie spada tragicznie. Czyli mogę nie pisać przez 2 miesiące i nadal mieć tam prawie 200 tysięcy unikalnych. I teraz od razu mówię, dlaczego tak się dzieje. Tak się dzieje dlatego, że są treści, po które oni mogą wracać. Po które nowe osoby też mogą sięgać. I te treści, ze względu na to, że są obszerne, merytoryczne i tak dalej, one są dobrze widoczne również w Google. Czyli krótko mówiąc, ta maszynka, którą zbudowałem, ona działa, pracuje poprawnie. Jestem bardzo Google'owi wdzięczny za to, co robi. Oprócz bloga mam oczywiście podcast i chcę o tej formie tylko wspomnieć, bo mi się często zarzuca, że ja nie jestem... zarzuca, no to takie duże słowo. Ale takie pytania słyszę, dlaczego nie wchodzisz na YouTube'a, dlaczego coś tam. Ja nie lubię kamery i to mówię zupełnie wprost. Ja lubię jak... z kolei bardzo lubię mówić i wydaje mi się, że całkiem dobrze mi to składanie słów wychodzi. W związku z tym nagrywam podcast. Różne są formy, różne są media. Moim zdaniem liczy się treść i treść jest najważniejsza. W panelu też o tym było, w tym ostatnim. Paweł to dobrze mówił, tak? Że jakby medium to medium, te media się zmieniają, ale liczy się treść i warto tą treść dobrze robić. I teraz wam pokażę, prezentację podzieliłem na 3 części. Najpierw pokażę wam takie małe badanie, które zrobiłem w blogosferze, a które się, jak zobaczyłem wyniki tego badania, to się tak zrobiłem wow, mówię kurczę, jakieś fajne przekroje z tego wynikają i to zaraz zobaczycie. Później opowiem o moim blogowaniu, bo chcę wam powiedzieć przede wszystkim o moim blogowaniu. Ja nie chcę wam mówić, jak wy macie blogować, bo ja zielonego pojęcia o tym nie mam, kim wy jesteście i co wy robicie. Ale opowiem wam o moim blogowaniu z taką nadzieją, że coś z tego dla siebie wyciągniecie. I na koniec rozwalę konkretne projekty, które robiłem i które pozwoliły mi zarobić kokosy. I te kokosy też pokażę, bo lubię cyferki. Mamy audio, czy nie mamy audio? Bo jak mamy audio, to mam takiego gościa, dolary, który ostatnio narobił szumu. Dolary. Tak? Dolary. On sobie będzie to robił cały czas. Dolary. Może wyłączmy to audio. Niech sobie Krzysiu tam macha rękami. Powiem, jak przeprowadziłem to proste badanie blogosfery. To jest badanie przychodów w blogosfery, czyli tak naprawdę to, ile pieniędzy wpłynęło do blogerów, największych blogerów. Zaprosiłem 22 autorów blogów, 17 odpowiedziało i nie zobaczycie liczb konkretnych, ale zobaczycie procentowo, jak dochody z różnych źródeł u nich wyglądają. I na podstawie tych danych ja podzieliłem te wyniki na 4 grupy. Pierwsza grupa to są takie osoby, które w 2015 roku, bo uwaga, te dane dotyczą 2015 roku, całego roku. W 2015 roku te osoby zarabiały głównie na tradycyjnych współpracach reklamowych. Ja je zdefiniowałem w taki sposób, że to są takie współprace, kiedy to marka albo agencja przychodzi do blogera, czyli krótko mówiąc robimy pod brief, tak, z grubsza. No, oczywiście tam z jakimiś naszymi dodatkami, o ile one są możliwe. Stayfly, Janek, Segrita, większość, oczekując PL również, Andrzej Tucholski również, większość, ale przy Andrzeju już powoli widać, że tam wchodzą projekty własne, 10%. Wchodzą również jakieś tam konsultacje, konferencje, czyli wynagrodzenie z tytułu występowania na konferencjach. To jest pierwsza grupa. Druga grupa to są takie osoby, które już uzyskują przychody z różnych źródeł. Te współprace przyniesione przez agencje bądź marki nadal są dominujące bądź stanowią większość procentową, ale jednocześnie pojawiają się tam inne źródła. Takie źródła jak właśnie projekty własne, jak afiliacja,
jak szkolenia, konsultacje, konferencje, czy nawet praca etatowa, tak? Nie wszyscy jesteśmy blogerami na pełny etat. Na przykład Marysia, mamy gadżety nadal w zeszłym roku jeszcze, już teraz jest pełnoetatową blogerką, ale w zeszłym roku jeszcze była generalnie otrzymywała dochody z pracy etatowej. I teraz to, co jest istotne, to też chciałbym zasygnalizować, że to się trochę zmienia, te trendy się trochę zmieniają. Fajna aktywność jedna, która jest tutaj u Niszki, tego jakby widać, że to jest 10%, ale ja muszę powiedzieć, co to jest. Niszka na przykład prowadzi felietony w radiu i pobiera z tego tytułu wynagrodzenie, tak? Czyli gdzieś tam występuje i też coś jej z tego tytułu wpada. Marysia też pochwaliła mi się, że o ile afiliacja w zeszłym roku stanowiła u niej raptem 2% przychodów na blogu, to w tym roku jest już 10%. Czyli to też tak jest, że ta struktura się będzie zmieniała w miarę upływu czasu. Kolejna grupa osób to są osoby, u których jakby przeważają własne projekty, czyli już nie tyle przyjmują zlecenia od marek, co same wychodzą do marek i realizują własny projekt. No w oczywisty sposób, prawda, ten, Kruczkowski, tak? Konrad, ale również Kuba i Ania z Podróżnickich, którzy bardzo dużo własnych projektów realizują. Dla mnie takim naprawdę perełką jest Michał, czyli Mr. Vintage, Michał Kędziora. Dlaczego jest perełką? Dlatego, że zbudował sobie coś takiego, że ma portfolio wielu, wielu, wielu strumieni przychodów. I nawet, wyobraźcie sobie, no nawet jeżeli by mu wypadły te współprace komercyjne, tak, z markami, agencje by się na niego obraziły z jakiegoś tam powodu, nie? To on będzie miał z czego żyć. Znaczy nadal będzie miał co do garnka włożyć, nie? Bo ma własną linię produktów, sprzedaje koszule w tej chwili, produkuje, sprzedaje koszule, ma dochody z afiliacji, całkiem pokaźne, bo ci jego audytorium, no, wydaje konkretne pieniądze na to, żeby porządnie wyglądać, tak? I w przypadku afiliacji przy sprzedaży tego typu produktów, no to są już konkretne pieniądze. Ja oczywiście w naturalny sposób zarabiam strasznie duże pieniądze na afiliacji, ale to jest wypadek przy pracy. W tym sensie, że, zresztą będę to za chwilę pokazywał, te przychody po prostu są absurdalnie duże. W związku z tym jakby procentowo one kanibalizują całą resztę. Chociaż przypuszczam, że i tak ze współprac nie współprac przeprowadzonych, tylko z projektów własnych, pewnie zarobiłem na nich dużo, dużo więcej niż ktokolwiek inny. Tak w dużym uproszczeniu. I ostatnia grupa, która jest naprawdę, dla mnie to jest taką, no Joasia, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Jest, Joasia. No Joasia i książka, to drugi taki obok Mistera Vintage'a przykład. I książka, i własna linia produktów, piżamy. Tak? Dzisiaj piżamy przynoszą przychodów 62% Asi, ale to też chciałbym tu zwrócić uwagę, że te dane są nieco zafałszowane. Będziecie mieli fałszywy obraz, jeżeli będziecie analizowali tylko procenty. Dlaczego? Bo o ile w działalności blogowej my nie mamy w zasadzie kosztów, tak? Znaczy jak sobie nie wygenerujemy, tam nie pokupujemy sprzętu, który w kosztów wrzucimy, to po prostu kosztów nie mamy. Prawie wszystko, co zarobimy, to jest nasz dochód. To w przypadku takiej działalności, jaką prowadzi Joasia, tak, takiej działalności, jaką prowadzi Monika Kamińska, która szyje sukienki, to są koszty materiałów, to są koszty zatrudnienia kogoś, kto to będzie szył, to są także koszty marketingu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, Asia była taką najbardziej otwartą osobą, powiedziała tak, że co prawda to jest 62% przychodów, ale jeżeli spojrzymy na zyskowność tej mojej linii produktów, to w całych dochodach to jest raptem 10%. Dobrze mówię, Asiu? Dobrze mówię. Czyli raptem 10%. Czyli zobaczcie, nadal te własne produkty blogowe bądź w okolicy bloga, bądź oparte na usługach, które wy świadczycie, one zawsze będą bardziej dochodowe niż ładowanie się w jakąkolwiek produkcję. Oczywiście o ile produkcja pójdzie w miliony, to nie ma bata. Pokazałem też tutaj taką osobę, to jest Bartek Popiel, bo są też takie osoby, które są, można powiedzieć, albo na skraju, albo w zasadzie można powiedzieć poza takim totalnie nurtem głównym blogosfery. Nie bywają na eventach, w żaden sposób tam, no możecie się z nimi przez internet skontaktować. I Bartek jest taką osobą, on prowadzi blog, który się nazywa Liczy się wynik, który od początku postawił na sprzedaż własnych produktów. Bartek ma tam, nie wiem, kilkanaście kursów różnych o produktywności, zarządzaniu sobą, bla, 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 i tak dalej, i tak dalej. I sprzedaje te produkty. I mogę wam powiedzieć, procentowo oczywiście jego produkty online'owe stanowią większość, ale jednocześnie to jest taka osoba, która bardzo dobrze zarabia, bardzo dobrze zarabia.
Także myślę, że też jakbyśmy to ułożyli po kolei, to wyglądałoby to zupełnie inaczej. Teraz zapytałem też Tomka, jak wygląda struktura przychodów u niego, więc Tomek mi odpowiedział, że jakby z głowy nie jest mi w stanie szybko powiedzieć tak bardzo precyzyjnie tych procentów, ale możecie sobie przeczytać jego odpowiedź. I generalnie to, co jest istotne i myślę, na co warto zwrócić uwagę, że nawet w przypadku Tomka, który myślę, że historycznie kojarzony jest przede wszystkim właśnie z takim klasycznym modelem współprac blogowych, dzisiaj większość stanowią przychody ze sprzedaży jego produktów. Tam jest to oczywiste, tak? Ma książkę, którą wydaje sam, nie jedną, wiele książek i zarabia w ten sposób. Co więcej, nawet przyszłość jakby swoich przychodów też widzi jakby w rozwijaniu się w tym kierunku. Bo to jest coś, co jest pod dużą naszą kontrolą, tak w dużym uproszczeniu. I taki wniosek, który ja mam z tego i badania, i wcześniej, i ogólnie, ale to chcę wam przekazać, że absolutnie nie ma jednej słusznej drogi blogowania, czy komercjalizowania bloga, czy zarabiania na blogu, czy w ogóle, no, nawet nie trzeba zarabiać na blogu. Jak ktoś nie chce, to nie musi zarabiać na blogu. To nie o to chodzi. Ja oczywiście mam taką prezentację dla takich osób, które bardziej chcą iść w tą komercyjną stronę. Wiadomo, przedstawiam swój scenariusz, on akurat poszedł w tą stronę. Ale to nie jest tak, że macie słuchać, nie wiem, Konrada Kruczkowskiego, Tomka Tomczyka, Michała Szafrańskiego. Słuchajcie, ale wybierajcie dla siebie to, co jest najlepsze dla was. Musicie to zawsze filtrować przez to, co dla was jest najważniejsze. I mocne zastrzeżenie na tym slajdzie, dalsza cała część prezentacji jest o mnie. O mnie i o moich projektach. Także też nie bierzcie tak jeden do jednego do siebie. Musicie to filtrować. No dobra, to jak ta moja ewolucja wyglądała? To jest tak, że jak zaczynałem mojego bloga, to można powiedzieć pierwszy, to był rok 2012, połowa roku, czyli 4 lata temu. I przez pierwszą połowę roku, jakby przez pierwsze 6 miesięcy skupiłem się na tym, żeby znaleźć w ogóle, potwierdzić u siebie taką koncepcję, że ja chcę blogować. Tak? Czyli ja wcale nie byłem przekonany, czy ja chcę być blogerem. No, jakby nawet się tak nie definiowałem. Chciałem się dzielić swoją wiedzą, tylko nie wiedziałem, czy jestem w stanie równolegle z pracą na etacie robić to w sposób dosyć systematyczny. A uważam, że systematyczność jest kluczowa. Czyli tak, pierwszy warunek, 2 wpisy tygodniowo. Czy potrafię się z tego wywiązać przez najbliższe 6 miesięcy? Drugi warunek, czy potrafię angażować tą społeczność, która u mnie się pojawia. To znaczy, dla mnie się to przejawiało tym, że ludzie komentują po prostu, no bo to najłatwiej zmierzyć w ten sposób. I trzeci warunek, okej, jeżeli po pół roku przekroczę poziom 10 tysięcy użytkowników, unikalnych użytkowników miesięcznie, no to uznaję, że trzeba to kontynuować, że jest sens iść dalej, nie? No i tak się złożyło, że po pół roku, w styczniu 2013, poszedłem do mojego szefa i powiedziałem, że stary, rzucam etat. Nie? Bo widzę, że to jest coś, co jestem w stanie rozwinąć w taki sposób, żeby świetne pieniądze na tym zarabiać, żyć z tego, jednocześnie nie zaharowywać się tak jak w pracy etatowej. Ja jestem pracoholik, więc jakby gdzie nie jestem, to ładuję tam 120% siebie. I to jest problem, który ja mam, ja jestem go świadomy, tak? Ciężko pracuję, ale wolę pracować dla siebie niż dla innych. To też jest taka strategia, nie? Więc postawiłem sobie taki cel. Nie mam modelu biznesowego na mój blog, ale daję sobie 2 lata na to, żeby ten model biznesowy znaleźć. I drugi cel mierzalny bardzo, to było, chcę dobić do poziomu przychodów 200 tysięcy złotych rocznie. Bo to jest taki poziom, jak sobie podzielicie, to jest 16 tysięcy złotych miesięcznie, odejmiecie koszty, to jest za co żyć, nie? Moja rodzina się utrzyma. I to zresztą tak z grubsza odpowiadało temu, co jakby zarabiałem wcześniej na pracy etatowej. Więc jakby to był dla mnie taki poziom, żeby przynajmniej to wyrównać. No i drugi etap się zaczął, który był koszmarny, tak? Bo to było polowanie na pieniądze. Ja to tak to nazywam dzisiaj, nie? Że mówię, no dobra, nie mam tego modelu biznesowego, to zacznę go szukać. Czyli tak, afiliacja, reklamy AdSense, tam jakieś, nie wiem, konsultacje, szkolenia, wszędzie, gdzie się da. Niekoniecznie w związku z blogiem, to od razu powiem, bo ja miałem swoje doświadczenia wyniesione z branży IT i najczarniejszy scenariusz, jaki widziałem, to jest taki, że jeżeli nie będę miał pieniędzy na życie, to po prostu pójdę do jakiejś firmy i poustawiam mi zespół programistów i wezmę rozsądną kasę za to, nie? Czyli da się, nie? W oparciu o dotychczasowe doświadczenia. Tylko ja już nie miałem serca do IT. Ja robiłem to przez, nie wiem, kilkanaście lat i miałem autentycznie dosyć. Rezultat był taki, że w 2013 roku, czyli po 9 miesiącach prowadzenia mojej firmy, przychody mojej firmy wynosiły 55 tysięcy złotych, a koszty wynosiły 45 tysięcy złotych. Czyli krótko mówiąc, jeżeli zamierzacie wejść w blogosferę z zamiarem zarabiania na blogu, to możecie się zderzyć ze ścianą, nie? Jakby trzeba mieć na to pomysł, ten pomysł trzeba znaleźć. To nie jest taki hop-siup, że to przyjdzie od razu. Ja miałem oszczędności, które pozwalały mi przeżyć 2 lata bez żadnych przychodów na blogu. I dlatego dałem sobie te 2 lata, żeby ten model znaleźć. Jaki był najczarniejszy scenariusz? Powrót na etat, tak? Czyli jakby się nie udało, to bym bloga zamknął i wróciłbym na etat. Nie, trudno.
na szczęście tam poszło to inną drogą. I teraz problem był taki, że im więcej robiłem, tym bardziej też zdawałem sobie sprawę z tego, że w zasadzie wymieniłem etat na inny etat. Czyli znowu, tu haruję, coś jest nie tak. 2014 rok, początek był takim punktem, w którym gdzieś tam to płynnie zachodziło, że ja jakby pomyślałem, dobra, jakieś takie, trzeba dorzucić takie komercyjne współprace na bloga, bo może to być jakieś rozsądne źródło pieniędzy. I tu jakby motywacja była stricte finansowa, no, nie oszukujmy się, tak? Aczkolwiek nigdy nie popełniałem takich, znaczy wpisy sponsorowane, co się przez to rozumie. No wszyscy chyba mamy już pojęcie, że to nie jest żaden mechanizm taki, że ktoś przychodzi z tekstem i go publikujesz, nie? Zawsze robisz coś swojego, dopasowujesz się do tego, co tam z agencji spłynęło, czy od klienta spłynęło. Ale to jeszcze nie były projekty własne. Jak spojrzycie na to, co u mnie było w cenniku w 2014 roku, to było tego 2013-2014 rok, to było tego od groma i ciut. Pod tym adresem, który macie na dole, macie archiwalne moje oferty, archiwalne moje propozycje współpracy i tak dalej. Możecie to sobie wszystko pobrać, przeczytać, zobaczyć, jak to się u mnie nawet zmieniało w czasie. Nadal, czyli tak, miałem od groma strumieni przychodów, ale jak zsumujecie to wszystko, to nie było to nic dużego. Zmienił sporo blok roku. Wygrana w blogu roku w 2014 roku na początku rzeczywiście spowodowała, że wpadłem na radar wszystkim tam agencjom i sporej grupie klientów, którzy zaczęli się dosyć intensywnie ze mną kontaktować. Drugi, ja miałem też to wcześniej, bo jakby wcześniej mnie też media wyłuskały. Pamiętam, że Krzysztof Ibisz mnie kiedyś zaprosił do jakiejś takiej śniadaniówki, która była w Polsacie. To było moje pierwsze wystąpienie w telewizji. Ja tam popędziłem, wystąpiłem. Się okazało, że Krzysztof też oszczędza, prawda? Tam wodę z butelki pije takiej wielorazowej, różne fajne rzeczy robi. Program po jakby trzech kolejnych odcinkach zamknęli, nie? I tak nie wiedziałem, czy to jakieś fatum moje, czy coś, że to tak się dzieje, że gdy nie przyjdę, to później zamykają, ale nic. Wiele dobrego tutaj się już powiedziało o tym, że te współprace takie jednorazowe, czy współprace przynoszone przez marki, że one no, mogą być tym źródłem pieniędzy. Ja wam bardziej chcę powiedzieć o tym, jakie są ich ciemne strony. Dlatego, że widzę ich od groma i ciut. I to jest jakby wszystko to, co tutaj widzicie, to jest powód, dla którego ja wolę realizować własne projekty i szukać sobie do nich partnerów. To jest też to, że to jest tak, jak Konrad mówił, że odwracam relacje. I to ja wtedy jestem ten gość, który pogania agencję i mówi zrób to, zrób tamto, nie pyskuj, działaj, tak, umawialiśmy się inaczej, czyli tak naprawdę ja im płacę wtedy pieniądze, tak? Albo marka im płaci pieniądze, ale za moim pośrednictwem. I to zupełnie inaczej wygląda przy projektach własnych. No ale wracając, tych minusów jest naprawdę wiele. Przede wszystkim dzisiaj bolączką blogosfery jest to, że są jakieś ustalenia. I mówię tutaj z perspektywy blogerów, ale za chwilę też powiem o drugiej perspektywie. Że są jakieś ustalenia i te ustalenia są łamane. Zarzuca się nam brak elastyczności, ale w drugą stronę to pięknie wygląda, tak? Nie wiem, klienci są, agencje są aktywne tylko do momentu, kiedy nie opublikujecie wpisu na blogu, tak? Później jakby kontakt telefoniczny, mailowy się urywa. Faktura wystawiona, terminy przekraczane i tak dalej, i tak dalej. Zdarzają się sytuacje, ja miałem taką sytuację, że po prostu dzwoni dyrektor finansowy z agencji, wszystko ustalone, wszystko. A jestem taka świnia, że żądam przedpłat, nie? Tomek mi kiedyś powiedział, że to niemożliwe, żeby ktokolwiek płacił w przedpłatach, ale później żeśmy się zweryfikował opinię, bo sam tak już teraz bierze, nie? Projekty, że mu przedpłacają. Ja pracowałem wyłącznie w modelu przedpłaconym i dzwoni dyrektor takiej agencji i mówi panie Szafrański, to niemożliwe w ogóle, co to jest? Nigdy nie płacimy z góry, to jest w ogóle niemożliwe, co to jest? Co to za pomysł? Mieliście ofertę, wszystko napisane, zaakceptowaliście warunki, jest szablon umowy i tak dalej. Działamy. No co? Chcecie to zmienić, to zmieńmy coś innego. Nie wiem. Odsetki, 5% za każdy dzień opóźnienia? Nie wiem. No różnie. Możemy, oczywiście takie kary, w sensie to o lichwę zakrawa, to jakby wejdziemy w inny temat, tak? Nie można takich rzeczy w Polsce robić oficjalnie. Ale to w takim razie wpiszmy w umowę kwotę wynagrodzenia 3 razy wyższą i mój rabat będzie proporcjonalny do tego, jak szybko zapłacicie. Okej? Okay? Jak zapłacicie w dniu, kiedy tam będzie termin płatności pierwszej faktury, to macie tam 1/3 ceny. No nie, tak nie można. No to jak nie można, to przedpłata. Ale my nie mamy tam zaufania do blogera, czy tu pierwsza współpraca. Ja też nie mam zaufania do agencji. Pierwsza współpraca. Skąd ja mam wiedzieć, że wy jesteście rzetelni? Przychodzicie, coś ode mnie chcecie, briefu nie potraficie napisać, w mailu wklejacie treść.
Mateusz mówił przed chwilą o tej rzetelności, tak? O tym, że jesteś Mateusz, super. O tej rzetelności, że wcześniej agencja, prawda, jest ten projekt, początek, research i tak dalej. Prawda jest taka, że to wygląda w ten sposób, że brief z agencji przychodzi 12, a projekt ma wystartować 17. I rzeczywiście w takim scenariuszu pracy to rzeczywiście musicie odpowiedzieć w ciągu godziny, bo innej opcji nie ma. Tylko ja mam ważniejsze rzeczy na głowie. Ja 2 razy maila sprawdzam dziennie. Naprawdę, jak agencja nie potrafi poczekać do następnego dnia roboczego, to nie pracujemy. No i teraz, żeby nie było, że to jest problem, który dotyczy wyłącznie małych blogerów, którzy nie mogą się poskarżyć i tak dalej. Nikt się nie chce skarżyć, wszyscy się boją. Wszyscy się boją, że agencja nagada gdzieś tam naokoło i powie, że jesteście B i że się z wami nie współpracuje. To jest Krzysiek Gonciarz. Znacie Krzyśka Gonciarza? Tak? No to przeczytajcie sobie, co Krzysiek Gonciarz napisał niedawno na Facebooku. Nie? Każdy ma problem z nierzetelnymi kontrahentami. Zaskakująco dużo nierzetelnych kontrahentów jest w branży reklamowej. Teraz przejdziemy do przykładów. Dobrze, ale żeby nie było, że to agencje są tylko złe. Blogerzy też są fatalni. Marta Soja napisała na Facebooku chyba ze 2 dni temu, tam się fajna, na blogerzy brainstormują, fajna dyskusja się wywiązała i ona ma 100% racji. Ja się pod tym podpisuję. Też są tacy blogerzy, którzy po prostu w pewnym momencie przestają odbierać telefon. I teraz chodzi o to, ja uważam, że komunikacja jest najważniejsza. To jest pierwsza i najważniejsza rzecz, tak? Komunikacja jest najważniejsza. Jeżeli sprawnie ona się odbywa, no powiedzmy na etapie, kiedy ktoś wysłał zapytanie, a ktoś, jeszcze agencja czeka na odpowiedź, to nie ma to takiego wielkiego znaczenia. Ale jeżeli ta współpraca już się toczy, to jest to pioruńsko ważne, żeby się dobrze komunikować. Więc ja wam powiem, że miałem taki dylemat. Siedziałem tutaj na prezentacji Mateusza, zadam zaraz pytanie Mateuszowi, ale już wcześniej, po tej dyskusji, która była na Facebooku, ja wiem, że blogerzy trzęsą dupą i to tak dupami, może tak, nie? Strasznie, więc pomyślałem sobie, a może zrobić taki stand projekt. Ja nie mam współprac na blogu przynoszonych przez marki, wręcz przeciwnie. W drugą, one walą drzwiami i oknami, a ja wymyślam projekty, które z niektórymi z nich zrealizuję. I wszystkie są mega zadowolone ze współpracy. Projekty zbierają nagrody, projekty robią zasięgi, projekty robią efekty. Będę wam mówił, czym się efekty różnią od zasięgów. Zasięgi są mocno przereklamowane. W każdym razie, jeżeli macie problem z agencją, jakąkolwiek agencją, a uważacie, że działacie rzetelnie, to tu jest mój adres e-mail i tu jest mój kontakt na Facebooku. I rozmawiajmy, tak? Nawet jeżeli nie będziemy robili afery od razu, bo ja nie uważam, że należy robić afery, ale ja chciałbym zbierać tego typu informacje po to, żeby móc blogosferze pomagać wychodzić z tego bagna i żeby tępić nierzetelnych blogerów i nierzetelne agencje. Mówię zupełnie wprost. Mateusz, zapowiedziałem ci, że będę miał do ciebie pytanie. Możesz odpowiedzieć na pytanie jedno albo dwa? Czy Sherry zawsze płaci blogerom w terminie? Dajcie mikrofon Mateuszowi, może we dwóch poprowadzimy. Cześć. Na dwa? Możecie na dwa. Możemy na dwa. Bo już go wyściskałem, nie? To mówię. Raz. Nie zawsze zdarza się, że kasa jest na czas. Co to jest kasa jest na czas? Masz umowę z blogerem, w której zobowiązałeś się, że jak wystawi fakturę z jakimś terminem płatności, to faktura zostanie opłacona, czy nie masz tej umowy? Bo jak nie masz umowy, to ja rozumiem, ale jest umowa z blogerem, jest jakiś termin płatności. Jest. A ty mówisz, ale wiesz, umowa, znaczy kasa nie wpłynęła na czas. Rozumiem, że od klienta. Od klienci nie płacą. Dobra, to po co podpisywałeś umowę z blogerem, że mu zapłacisz w terminie 30, 60, 90, 180, 360 dni? Nie czytaj moich notatek. Nie czytam twoich notatek. Bo się przestraszysz i zawału dostaniesz, nie chciałbym tego. Nie, wiesz, problem jest taki, że często po stronie klienta pojawia się, nie chcę mówić często po stronie klienta, pojawiają się błędy. Źle wystawione zlecenie, kasa nie przychodzi na czas. I w tej sytuacji, ale takie sytuacje nie są częste, staramy się wychodzić jakoś naprzód. Płacić część pieniędzy biorę to z własnych środków. Biorę to za dobrą monetę. Czy potrafisz mi powiedzieć, jakie było maksymalne opóźnienie w płatności faktury dla blogera, czy nie? Tak z głowy. Jak nie, to nie, no trudno. Był taki projekt, że z miesiąc czasu był problem.
Okej. Okay. Jesteś pewien, że mówisz prawdę, czy tak ci się wydaje i musisz się skonsultować z księgową? Pytam zupełnie poważnie. Wiesz co, musiałbym się skonsultować Zaczyna z księgową. Zaczyna się osobista vendetta. Dla jasności, nigdy nie pracowałem z Sherry. Nie? Dobra, powiem Mateusz tak. Ja to wszystko rozumiem. Wiesz co to jest factoring? Słuchaj, Michał, no... Ale jesteś... Factoring tutaj... kosztuje dla jasności. Factoring to jest taka usługa. Dobra, może podziękuję, bo nie będę cię kopał już. Nie, ale poczekaj, rozmawiać? Bo insynuujesz... Nie, nie insynuuję tak, niczego. Tak, że coś jest nie tak. A ja muszę wam powiedzieć, dasz mi sekundę? Tak. Że nie kradnij czasu, przedłużymy najpierw. Jeżeli nie? ktoś robi dużo, zawsze... Zawsze pojawi się błąd. Dobra, jaki procent faktur w takim razie został zapłacony z opóźnieniem przez agencję Sherry? Oj, nie znaczy, prowadzę. Jaka jest skala tego problemu? Rozmawiajmy konkretnie. Nie prowadzę takich statystyk. Tylko, właśnie. Wiesz, mieliśmy ponad 300 płatności przez 3 lata. 300 płatności przez 3 tak. lata, nie prowadzisz statystyk. Byłbyś w stanie to sprawdzić, żebyśmy zrobili taki transparentny raport dla blogosfery, że generalnie jest wszystko okej? Nie widzę takiej potrzeby, ponieważ trzeba by było sprawdzać Dzięki. Masę rzeczy, Dzięki, masę Mateusz. Agencji. No dziękuję ci. Nie, ja jakbym rozmawiałem z tobą, nie chcę wiesz, mówić o nieobecnych. Dobra, dzięki wielkie w każdym razie. Powiem tak, dla wszystkich agencji, oddaję mikrofon, dla wszystkich agencji, które będą oglądały to nagranie, jest taka usługa jak factoring. Factoring kosztuje mniej więcej od 5 do 10% wartości kontraktu. Usługa ta polega na tym, że jeżeli kontrahent agencji nie zapłaci pieniędzy, to bank, który robi usługę factoringu, przeleje te pieniądze w terminie do agencji. Wystarczy podwyższyć cenę kontraktu o 5 do 10% albo uznać, że to jest koszt, który warto płacić po to, żeby nie mieć problemów z blogerami, czy nie mieć, żeby być uczciwą firmą, która w terminie płaci swoim podwykonawcom zgodnie z umowami, które z nimi podpisała. Cała filozofia, no. Takie straszne. Dobra, słuchajcie, zmieniamy temat. Nie będziemy ten. To Andrzej Tucholski pokazał taki slajd, spalił mi prezentację. Nie? I powiem szczerze, nie mam jak wybrnąć, bo to było pytanie, czy wiecie, kto to jest? Nie? Tak. Dla mnie Chris, powiem kim był dla mnie Chris Gilbo. Chris Gilbo dla mnie był przede wszystkim autorem książki, która się nazywała $100 Startup. To się nazywało niskobudżetowy biznes chyba po polsku. Fatalny tytuł, fatalne tłumaczenie. I to jest taka książka, która mówi o ludziach, o takich cyfrowych nomadach albo właścicieli małych biznesów, którzy generalnie stwierdzili, że okej, zrobią sobie coś własnego, swój biznes, niskimi pieniędzmi i świetnie na tym wyszli. Tak? Tam są też przykłady takich, którzy świetnie na tym nie wyszli, ale generalnie patrzyłem na te bardziej pozytywne. I jak ja pojechałem za Andrzejem, dodam, Tucholskim, nie będę zdradzał szczegółów, gdzie spaliśmy, pojechałem na konferencję live do Berlina, bo pojechaliśmy razem, tak się złożyło, to zadałem Chrisowi takie jedno pytanie, mówię, szlak, Chris, słuchaj, mój biznes wygląda tak, mój blog wygląda tak, tutaj robię to, konferencje, wywiady, bla, 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 wszystkie strumienie przychodów i tak dalej i się po prostu, to się niczym nie różni od mojej pracy na etacie. Po prostu jestem tak samo zawalony. A jednocześnie czuję dużą presję i widzę te problemy biznesu, młodego biznesu, typu właśnie opóźnienia, nierzetelni kontrahenci i tak dalej. Co z tym robić, co z tym robić? A Chris tak spojrzał na mnie, tak popatrzył mi głęboko w oczy i mówi, stary. Michael, do your thing. Rób swoje po prostu, nie? I jak się poczułem, jakby taki coach, nie? Wiecie, rób swoje. Ale tak usiadłem rzeczywiście, zacząłem się nad tym zastanawiać i mówię, kurde, dobra, tak zrobię. Wytnę wszystko, co nie jest dla mnie istotne, skupię się na tych rzeczach najważniejszych. I to jest taki czwarty etap mojego rozwoju, mojego bloga, że realizuję tylko to, co ja chcę. Jak mi coś nie pasuje, to wycinam. Jak coś jest zbyt czasochłonne, wycinam. Dlaczego? Dlatego, że to mi daje taki wewnętrzny spokój, tak, że jakby nie działam wbrew sobie, że rzeczywiście jestem właścicielem tego mojego bloga i właścicielem tego mojego biznesu. Nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam to robić, nie? Nawet Tomek. Przepraszam, to miał być żart, ale nie siadło. Dobra, w każdym razie postawiłem na 3 rzeczy. Afiliację, na to, że wypuszczę własny kurs. Wypuściłem taki kurs, on się nazywał Budżet Domowy w Tydzień, kurs, który... Uczy osoby, które nie potrafią same się nauczyć tworzenia budżetu domowego na podstawie tego, co pisze na blogu. Tam była masa materiałów. Chcą pomocy,
taki kurs wideo, który im to ułatwia, tak? No i własne projekty, o których będę mówił. Jak to się przełożyło na przychody? W 2014 roku to się przełożyło właśnie tak, że gdzieś tam przekroczyłem barierę 500 000 złotych przychodów. Koszty były olbrzymie, bo oczywiście jak już wygenerowałem duże przychody, a nie miałem firmy zoptymalizowanej podatkowo jeszcze, to zacząłem wrzucać tam wszystko, co mogłem po prostu, żeby dużych podatków nie zapłacić. Wolę reinwestować te pieniądze niż oddawać do Urzędu Skarbowego, mówiąc zupełnie wprost. I skupiłem się na dwóch rzeczach. To był taki plan na rok 2015. Po pierwsze, buduję realną i dostarczam realną wartość dla moich czytelników. Czytelnik jest najważniejszy. Tak sobie powiedziałem. Nie? Można się z tym gadać, można nie. Ja tak sobie powiedziałem. Buduję zaufanie. Tak? I punkt drugi, rzeczywiście wytnij wszystko, Szafrański, co ci się nie skaluje. Co to znaczy, że coś się nie skaluje? To znaczy, że jeżeli na coś przeznaczam 10 godzin mojego czasu i zarabia to kwotę X, a później przeznaczam na to 100 godzin mojego czasu po to, żeby zarobić kwotę 10 razy X, to znaczy, że to się nie skaluje. Nie? To znaczy i zaangażowanie czasowe i przychody rosną proporcjonalnie. A ja chcę budować takie modele, w których raz się porządnie napracuję, albo a później mogę pracować mało, a jednocześnie dochody są stałe albo cały czas rosną. I 2015 rok to był pierwszy projekt poważny, który realizowałem. W taki poważny Mastercard realizowałem przez ten czas. I generalnie wystrzeliła w górę afiliacja. Efekty wyglądają tak. Nie? Czyli to jest rok 2015 cały u mnie. Nie zdradzę wam kwoty, jest duża. Powiem wam tylko, że jak zauważycie, koszty spadły, nie? A przychody wzrosły. Bolą podatki płacone od takiej różnicy, to tylko tyle wam powiem. Ale po co ja wam to pokazuję? Pokazuję wam po to, żeby pokazać, że rzeczywiście jest tak, że jak się skupicie na tym, co najważniejsze i dostarczacie realną wartość, to te pieniądze, jeżeli macie głowę na karku, one się pojawią. I chcę pokazać zupełnie inne modele finansowania bloga. To jest Krzysiek Gonciarz znowu, często się pojawia. Jego kampania na Patronite, czyli krótko mówiąc, ja na przykład ja w paywalle nie wierzę. Wiecie, co to są paywalle? To jest to, co macie na gazeta.pl, że serwis jakiś zamyka wam dostęp do artykułów i mówi zapłać, żeby przeczytać. Nie? To ja w taki model nie wierzę, ale wierzę w model oparty na wdzięczności. To znaczy, że dostarczamy coś dobrej jakości za darmo i wtedy część z tych osób, które to konsumują, będzie zainteresowana tym, żeby zapłacić nam, odwdzięczyć się jakoś, żebyśmy my mogli kontynuować tą działalność. To jest to, co zrobił Krzysiek i zrobił to świetnie. Dlatego, że powiedział, dzięki temu, że mi zapłacicie pieniądze, to ja będę mógł robić projekty, które chcę zrobić, które moje serce mi podpowiada, że warto dla was zrobić, a na które nigdy nie znajdę sponsorów, którzy sfinansowaliby produkcję. Produkcja filmowa jest droga. Jest droga, bo to jest i czas, i sprzęt, i wszystko, więc generalnie doskonale rozumiem ten model. I zobaczcie, ile osób powiedziało, że chce to robić. To jest niesamowite. I teraz, żeby nie było, że Krzysiek to jest jedyny przypadek, któremu to się udało, to mam tutaj drugi przypadek. Gdzie jest Kasia? Kasia Czajka. Nie ma już. Kasia Czajka, zwierz popkulturalny, tak? Okej, okay, kwoty mniejsze, ale nadal, tak? 1480 zł miesięcznie piechotą nie chodzi, nie? Zwłaszcza jak ktoś ma małe, niskie koszty życia, powiedzmy, nie? To już zastępuje, nie wiem, jedną współpracę z marką miesięcznie, nie? Może przy takich mniejszych blogach, no czort wie. Także reasumując, co wam mówię, to jest moje spojrzenie. I istnieją takie, powiedziałbym, równoległe światy. Tomek ma swój świat, ja mam swój świat, Konrad Kruczkowski ma swój świat. Każdy z nas ma trochę inne priorytety. Dla mnie jakość jest najważniejsza. Tomek w swojej książce napisał, że nie jest. To jest jego punkt widzenia. Mój jest taki i tylko nie chcę wchodzić w polemikę, tylko chcę zasygnalizować, że mam inny punkt widzenia. I mam też głęboką nadzieję, powiem wam, bo Tomek w zasadzie dwie książki temu, czy może nawet trzy książki temu, twierdził, że newslettery są do kitu i się nie przydają blogerom, nie? Teraz już mówi, że są okej, nie? I jeszcze mówi, że to ja go skonwertowałem na takie myślenie i to mi się podoba. Także myślę, że jeszcze ze dwie, trzy książki może uzna, że jakość jednak jest najważniejsza. Nie? Ale zobaczymy. I teraz wam powiem, jak skoro już wiemy, jakie są te fundamenty, jak ta droga wyglądała, to jak zrealizować własny projekt. I spróbuję przyspieszyć. Pierwsza rzecz najważniejsza, 6 punktów, które widzę, to się pojawiało i u Konrada, i u Elizy na slajdach.
Także ja nie mówię niczego nowego, ale być może inna perspektywa znowu coś wam da. Pierwsza rzecz dla mnie, ja zawsze szukam wartości dla czytelników. Jeżeli przychodzi, jeżeli coś mi przychodzi do głowy, bo to są własne projekty, to są jakby moje koncepcje, to zastanawiam się, no dobra, Szafrański, może ciebie to jara, może dla ciebie jest to fajne, ale co z tego będzie miał czytelnik? Co on z tego będzie miał? I za chwilę wam opowiem przykład takiego projektu, przelecimy przez te 6 punktów. Druga rzecz najważniejsza, dopiero jak mam tą wartość dla czytelnika i wiem, że mu się to przyda w jakiś tam sposób, będzie zabawne, przydatne, no cokolwiek, to się zastanawiam, jak ja zrobię ten projekt. Czego ja potrzebuję do tego, żeby ten projekt zrobić na jak najwyższym poziomie? Jakie będą koszty, tak? Już tak wstępnie, to już na tym etapie. Na tym etapie. I dopiero jak te koszty mam oszacowane, że na przykład jak te koszty mam oszacowane, to szukam idealnych partnerów do tego projektu. Czyli mówię sobie, dobra, może już wam zacznę przykład opowiadać. Miałem taki projekt, którego nie zrealizowałem, z którym poszedłem do kilku marek, dwóch z trzech partnerów zaklepałem, ale się rozmyśliłem. Znaczy, za mało było czasu, żeby ten projekt zrobić dobrze. I to też jest taka, trzeba mieć taką cywilną odwagę, żeby powiedzieć, słuchajcie, ale wiecie co, może przesuńmy to o rok. I w końcu już minęły 2 lata od tej koncepcji i nadal nie zrealizowałem tego projektu, nie? Już nie jest taki sexy, ale wyglądało to tak. Ja prowadzę blok finansowy, chciałem pojechać w podróż, w wakacje. Chciałem pojechać, gorąco jest. Chciałem pojechać na wakacje i pomyślałem sobie tak. Co roku jeżdżę na wakacje gdzieś tam na południe Europy, a może by zrobić taki projekt, że pokażę czytelnikom, że można wakacje na południu Europy z 2 dzieci, jadąc samochodem, spędzić równie tanio jak w Polsce albo taniej. Nie? To nie jest takie intuicyjne, że jedziecie do południowej Francji, pijecie świetne wino, świetnie sobie mieszkacie, fajnie jest, z 2 dzieci, samochodem, koszty podróży i tak dalej, a jednocześnie wychodzi wam taniej niż wakacje w Polsce, nie? Dla 4-osobowej rodziny. I wymyśliłem formułę tego projektu. No, żeby ten koszt podróży zminimalizować, to nie mogę pojechać na krótko, tylko na długo, na przykład 5-tygodniowe wakacje, nie? Że jakby, no bo koszt podróży jest jeden w tą i z powrotem, a im dłuższy okres, tym bardziej się to będzie fajnie uśredniało. Policzyłem to wszystko i mówię, dobra, jestem gotowy to zrobić. Kogo potrzebuję do takiego projektu? No, może inaczej, za chwilę dojdziemy do tych idealnych partnerów, ale jaka wartość dla czytelnika? Pomyślałem sobie tak, dobra, najpierw 3 miesiące, znaczy projekt będzie miał 3 miesiące. Pierwszy miesiąc, ja planuję tą podróż wspólnie z czytelnikami. Zastanawiamy się, gdzie mogę pojechać w tej Francji, tylko region powiem i tak dalej, którędy mogę pojechać, gdzie lepiej zatankować samochód, tak? Czy samochód lepiej zatankować, nie wiem, w Austrii, czy już we Włoszech? Gdzie są wyższe ceny paliwa? Czyli do tego stopnia precyzyjny projekt. Rysujemy mapę na Google Mapsach, zaznaczamy szpilki, jest cała trasa, nie? Czyli mamy plan i tworzymy budżet podróży. Później kolejny miesiąc ja wyjeżdżam na ten urlop, po drodze wrzucam tam informacje, ile już pieniędzy wydałem, nie? Co też jest fajne, jakieś fotki i tak dalej. To się wszystko na mapie osadza. I po powrocie miesiąc robimy analizę, czy wydałem więcej, czy wydałem mniej, gdzie przepłaciłem, gdzie nie, jakie błędy popełniłem, czyli jest jakaś wartość edukacyjna z takiego projektu. Dla mnie o tyle fajne, że ja lubię dokumentować też trasy, którymi jechałem, to wtedy mam taką jakby na przyszłość taką wiedzę, okej, dobra, jak przejeżdżam przez Włochy od północy do Nicei gdzieś tam w tamtą stronę, to autostrady kosztują mnie na przykład, nie wiem, 127 euro, tak? Bo we Włoszech się za autostrady płaci. Czyli jakby tego typu praktyczne informacje. No to szukam idealnych partnerów. Kogo byście do takiego projektu wzięli? 3 partnerów na przykład. Ktoś odważny? Marka samochodowa, kto powiedział? Będzie uścisk. Noclegi, dokładnie. Albo hotele, albo Airbnb, albo jeden i drugi, nie? Jak brać kasę, to od wielu. Ja jeszcze myślałem o operatorze, nie? Jakby roaming, tam te sprawy, transmisja danych, bo to trzeba wrzucać. Więc jakby mamy już idealny, to są idealni partnerzy. I teraz trzeba jakby namierzyć te firmy, które rzeczywiście w tym projekcie mogłyby uczestniczyć, nie? A może jakiś hybrydowy samochód przy okazji przetestować i zobaczyć, czy on rzeczywiście jeździ tak, jak w sensie jest oszczędny, czy nie, tak? Dla marki ryzyko, nie? Bo jak Szafrański zrobi to dokładnie, to się może okazać, że się nie opłaca, nie? I tak dalej, i tak dalej. Czyli jak już mam idealnych partnerów, to podejmuję jeszcze jedną decyzję. I to jest coś, co się nie pojawiało w poprzednich prezentacjach, ale jest kluczowe. Czy projekt jest na tyle sexy, żeby ponosząc wszystkie te koszty, które się wiążą z jego realizacją, ja byłbym gotowy zrealizować sam. Na przykład, gdyby nie udało mi się pozyskać partnerów. I jeżeli to kryterium jest spełnione, to dopiero przechodzę do kolejnego punktu. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że może się okazać tak, że nie uda się pozyskać partnerów dla własnego projektu. To jest możliwe. Taki scenariusz istnieje.
Później dopiero szukam wartości dla partnerów. Czyli to nie jest tak, że partner jest najważniejszy. Czytelnik jest najważniejszy. Ja jestem najważniejszy, a dopiero później jest wartość dla partnerów. I teraz, jeżeli ja to poskładam dobrze, to wszyscy będą happy. Tak? Ale nie, jeżeli wartość dla partnera stawiałbym na samym początku, to robiłbym coś wbrew sobie albo coś wbrew czytelnikom. OK? Rozumiecie to przestawienie? Dobra. No i ostatni punkt, który jest bardzo trudny dla wielu osób, ja to doskonale rozumiem. Twarda sprzedaż. Musicie ubrać to w detale. Konrad świetnie to opisał, już tego nie będę opowiadał. Ubrać to w taką prezentację, gdzie rzeczywiście to będzie wszystko to, co mówiliśmy przed chwilą. Będzie pokazane, jaka jest wartość dla nich, jaka jest wartość dla marki, jaka jest wartość dla mnie, dlaczego to będzie, chciałem użyć brzydkiego słowa, dlaczego to będzie zarąbiste, tak? I tak dalej, i tak dalej. I pójść i sprzedawać, pukać do tych drzwi, umawiać się na spotkania po to, żeby oni byli gotowi za taki projekt zapłacić. I teraz tak, szybciuteńko dwa case'y. Pierwszy case to jest elementarz inwestora, to jest przykład współpracy, przy której popełniłem masę błędów i będę się skupiał właśnie na tych błędach. Chociaż z zewnątrz on może być przez was uważany za sukces. Roberta widzę, nie? Ty wiesz, Robert, o czym mówię, nie? Robert śledził ten projekt. Generalnie to był taki projekt dwóch blogerów finansowych. Zdecydowało, że będzie pisało 4 wpisy miesięcznie na tematy związane z inwestowaniem. Nauczymy Polaków inwestować. I że będziemy to ciągnęli przez rok. Najgłupszy pomysł, jaki można sobie wyobrazić. 4 wpisy przez rok. Powstało 50 wpisów po, powiedzmy, 26 u mnie, 24 u Zbyszka, tak? Jeszcze do tego były podcasty. I mieliśmy takie optymistyczne założenie. Bardzo, wiecie, jak się budżety ustala takich projektów? Tak. Dobra, 10 tysięcy dla ciebie, 10 tysięcy dla mnie, 20 tysięcy, razy 12 miesięcy, 240 tysięcy, dobra. To co? To margines negocjacyjny, ile im spuścimy? No, 4 dychy im spuścimy, dobra, 280 tysięcy. Jak będą chcieli negocjować, to im spuścimy 4 dychy, tak? Mamy. Takie było całe planowanie budżetu projektu. Równie dobrze można było zrobić za połowę. Teraz co ja zrobiłem, jak zaplanowałem ten budżet? Zadzwoniłem i jestem bardzo wdzięczny i powiem to, zadzwoniłem do Tomka Sulewskiego, który nie był dla mnie partnerem w tym projekcie, ale którego już znałem. I tu znowu dochodzimy do tego. Relacje. Budujcie sobie relacje. Po to, żeby mieć do kogo zadzwonić i powiedzieć: Tomek, mam taki projekt, chodzi mi po głowie, pewnie powiesz, że jestem kretynem, bo żądam za dużo pieniędzy, bo mam za małego bloga, blablabla, milion disclaimerów i zastrzeżeń, po czym wykładacie kasę na ławę. A Tomek mówi tak. I myślę, że się nie obrazi. Wiesz co? Jakbyś do mnie przyszedł z tym projektem rok temu, to bym wszedł. Jakbyś tak spuścił z 10-15%, to bym wszedł. Nie? Ja mówię, moment, 10-15%, 240 siedzi. A nie chcesz tego projektu zrobić teraz? No nie. ale generalnie pokazuję wam, że to jest, nam się wydaje, że to jest dramatycznie trudne. To jest trudne, ale jest prostsze niż się wam wydaje. To znaczy, to jest tak, że trzeba zacząć próbować takie rzeczy i w boju zdobędziecie doświadczenia. Pierwszy klient wam powie, że nie, drugi, że nie, trzeci, że nie, czwarty, że nie, piąty, że nie, a w końcu się nauczycie, jak z nimi rozmawiać, żeby oni nie mówili nie na samym początku, żeby chcieli posłuchać dalej. Projekt był skopany totalnie, już wam pokazuję. 2014 rok, ofertę wysłałem, wiecie kiedy? W połowie listopada, a projekt miał być w 2014 roku. Okej. Okay. W następnym projekcie dla Mastercarda ofertę wysłałem w czerwcu, nie? A projekt był od lutego realizowany kolejnego roku. To jest to, co mówiła, w zasadzie parę osób to mówiło, już nie wiem, że nawet, tak, Mateusz też to mówił, że po prostu trzeba te budżety, wbijać się w te budżety klientów z wyprzedzeniem, nie? No głupi szafrański, zdarza się. Start projektu zapowiedzieliśmy czytelnikom, musieliśmy uruchomić. Uruchomiliśmy w grudniu. I wyobraźcie sobie, że ja łaziłem, próbowałem do różnych klientów się dostać i próbowałem sprzedać projekt jeden cały jednemu klientowi, jednemu partnerowi i nic z tego nie wyszło aż do końca lutego. I powiedziałem sobie coś takiego: Zbyszek, dwa miechy już ciągniemy ten projekt, każdy z nas choruje jak wół, nie mamy z tego żadnej kasy i nie ma perspektywy na kasy, dzielimy projekt na kawałki. I podzieliliśmy projekt na kawałki, powiedzieliśmy: okej, nie jeden partner na cały rok, tylko partner na 3 miesiące lub partner na miesiąc. Jeszcze tam chyba partner na pół roku był. Takie opcje daliśmy, czyli obniżyliśmy tą cenę. I bum, pierwszy partner sprzedany po 2 tygodniach. Drugi partner wszedł, to była firma, z którą wcześniej negocjowaliśmy, ale powiedzieli: nie, całego, nie. Ale wiecie, jak się pojawia ktoś, jak klient widzi, że ten projekt już leci, że jest spore zaangażowanie,
czytelnikom się to podoba, wszystkim się to podoba. I jednocześnie jakiś partner się pojawił, to mówią, o nie, to teraz my zaklepujemy nasze miejsce, tak? I trzeci partner był podpisany w ciągu kolejnych 2 miesięcy. Partner, który czekał na to, aż my skończymy współpracę z drugim partnerem. Wszystkie płatności zostały zrealizowane z góry. Wszystkie, tak? Czyli nie pracowaliśmy czekając na wynagrodzenie. Oprócz tego zorganizowaliśmy konferencję na Stadionie Narodowym. Konferencję Inwestuj Inteligentnie. Za chwilę pokażę, jak to wyglądało. I finał projektu był bardzo fajny, bo ja z trzecim partnerem uparłem się. Powiedziałem, zróbmy coś naprawdę fajnego. Wprowadźcie na rynek rachunek maklerski, za który nie trzeba będzie płacić prowizji. Normalnie przy zakupie papierów wartościowych ma się prowizję przy zakupie, przy sprzedaży. Wprowadźmy taki produkt, przy którym nie trzeba będzie płacić prowizji. Ale jak my na tym, Michał, zarobimy? Zarobicie. Może niech to będzie ograniczone na przykład do roku, że przez rok albo do określonej kwoty tej prowizji, która będzie bezpłatnie, tak? Jak klient będzie obracał tymi papierami w takim normalnym tempie, nazwijmy to z normalną częstotliwością, to na rok mu handlowania wystarczy bez płacenia prowizji. I to się udało. Wprowadziliśmy na rynek pierwszy produkt finansowy zrobiony we współpracy z blogerami. Chwyciło jak choroba. Nie mogę podać danych, ale powiem wam tak, że równie dobrze mogliby wywalić zespoły sprzedażowe, które mają, tak? Bo my żeśmy, nie mogę powiedzieć, jaką część sprzedaży wygenerowaliśmy, ale dużo, bardzo dużo, tak? Się okazało, że blogi sprzedają. To są rezultaty finansowe. Skończyliśmy na 227 tysiącach złotych. Nie dobiliśmy do kwoty, którą chcieliśmy zarobić, ale dzięki temu projektowi mój blog urósł ze 110 tysięcy uników do 200 tysięcy uników. Czyli są efekty uboczne. Mieliśmy konferencję na Stadionie Narodowym. Miałem dostęp do mózgów i ludzi, którzy naprawdę miliony zarabiają na rynkach kapitałowych. I mogłem również dostarczyć ich moim czytelnikom w formie podcastów, rozmów z tymi osobami, tak? Warto takie rzeczy robić nie tylko dla pieniędzy. O tym już mówiłem. I drugi projekt, 45 minut, matko, muszę przyspieszyć. Drugi projekt to jest Mastercard. Tu podszedłem zupełnie inaczej, bo to była 12-miesięczna współpraca. Zaplanowałem 3 etapy tej współpracy. Powiedziałem, zróbmy rzeczy w 3 różnych obszarach. Najpierw wyedukujmy czytelników moich, jak mądrze korzystać z kart kredytowych, kart bankowych, nowych usług finansowych. Później wiemy przecież, że niektórzy przez karty kredytowe wpadają w problemy finansowe, to nie chowajmy głowy w piach, wyciągnijmy do nich rękę z pomocą. Zróbmy kurs, który pomoże im wychodzić z długów. Na bazie moich doświadczeń, które miałem w indywidualnej pracy z takimi osobami zadłużonymi, wszystkie te doświadczenia załadowałem do kursu, 5-tygodniowy program. Tak? I ostatni projekt to miało być tak, że ja miałem mieć już napisaną książkę i na jesieni miała być jej premiera, więc wymyśliliśmy, że Mastercard będzie takim partnerem premiery mojej książki, tak? I miał być roadshow w całej Polsce, nie? Po kilkaset osób na sali i tak dalej. W końcu nazwaliśmy to Yop Life Tour, bo książki nie było. I spotkanie się jak najbardziej odbyło, prawie 2000 osób w całej Polsce uczestniczyło, w 5 największych miastach. Było całkiem fajnie, czyli osobisty kontakt mój i marki z moimi czytelnikami. Taki wisienka na torcie na koniec współpracy. Kurs Pokonaj swoje długi miał premierę dokładnie rok temu. I o nim chcę chwilę powiedzieć, dlatego że założenia w tym projekcie były bardzo proste. To są cele, które marka sobie postawiła. Ja oczywiście nie upierałem się, że mają być wyższe, no bo chciałem, żeby cele były dowiezione. Do końca 2015 roku do kursu miało się zapisać 1000 osób, a sama informacja o kursie miała dotrzeć do 250 000 osób, tak? Efekty wyglądały tak, że do 1 lipca, czyli w ciągu 2 tygodni, wykręciliśmy zasięg na poziomie 20 milionów. To jest zasięg zmierzony przez press service. Uwaga, to był zasięg 100% organiczny. Przepraszam, na Facebooku wydałem 200 zł na reklamę kursu Pokonaj swoje długi, po czym Facebook uznał, że to jest kurs promujący przemoc. I zdjął mi reklamę w ciągu tam godziny, nie? Także tak się promocja skończyła. Wszystkie moje reklamy tego kursu były banowane. Gdzieś to zapamiętują po prostu. No tragedia po prostu. No ale nic, no cóż, zdarza się, tak? Wystarczy, że pięść jest na rysunku i to jest uznawane za promowanie przemocy. Do dzisiaj w kursie jest zarejestrowanych 13 tysięcy osób. I teraz ten slajd chcę wykorzystać do tego, żeby wam pokazać, jak małe znaczenie ma zasięg. Jak małe znaczenie ma zasięg. Liczy się efekt, a nie zasięg. To, że dotrzecie do 20, 30, 50 milionów Afrykanów na przykład, którzy nie mówią po polsku i nie kupią
produktów w polskim opakowaniu od polskich firm nie ma najmniejszego znaczenia. Zasięg jest przereklamowany. Oczywiście zasięg jest ważny, bo on coś tam pokazuje, ale z drugiej strony liczą się efekty. Problem jest taki, że niewiele marek dzisiaj, pomimo że są technicznie narzędzia, niewiele marek potrafi te efekty dobrze mierzyć. Tak? Trzeba marki również uczyć. Ja je próbuję uczyć, przynajmniej te, z którymi pracuję. Jak my żeśmy te 20 milionów wykręcili? I to też jest fajne, dlatego że to wszystkie te działania robiłem ja we współpracy z osobą, która po prostu zbudowała bazę mediów. Tak? 300 linijek w Excelu z kontaktami do dziennikarzy. Tak? I rozesłała informacje prasowe. Dwie informacje prasowe wysłane, ale do tego nagrałem podcast z windykatorem. Wiadomo, że to jest gorący temat, nie? Wypuszczam kurs Pokonaj swoje długi, a podcast jest z windykatorem, który mówi o tym, jak unikać, jakie techniki stosować, żeby nie spłacać długów, nie? Na przykład. Albo jak spuścić windykatora na drzewo, albo dlaczego się nie powinno tego robić. Nagrałem również podcast 5 historii 5 osób, które opowiadają o tym, jak z długami walczyły. To są rzeczy, które po prostu się klikają. I teraz można mówić, że to się robi dla klików. Tego się nie robi dla klików. To się robi po to, żeby informacja o czymś, co jest względnie wartościowe, dotarła do jak największej liczby osób. Jeżeli ja się napracowałem nad czymś, to bardzo mi zależy na tym, żeby dotarło do jak największej liczby osób. I oczywiście łaziłem po mediach. Łaziłem po mediach tak skutecznie, że 440 wzmianek w różnych mediach. No i z tego się bierze te 20 milionów później zmierzone przez press service. Praca z mediami sprowadza się do tego, że musicie być przygotowani. Tak jak Mateusz mówił przed chwilą o tym, że musicie być przygotowani do współpracy z agencjami, to jeżeli zamierzacie promować coś swojego, to musicie być przygotowani do współpracy z mediami. Bardzo proste rzeczy. Po pierwsze, notka o mnie w różnych długościach, nie w jednej. Dwulinijkowa, pięciolinijkowa, dziesięciolinijkowa, całostronicowa, bo nie wiadomo, jak wiele będą chcieli wykorzystać. Po drugie, budować relacje z dziennikarzami, rozmawiać z nimi. Też Konrad o tym mówił. To są normalni ludzie i w większości przypadków bardzo, bardzo zapracowani. W Manchesterze popełniłem błąd, bo opowiadałem tam o tej współpracy rok temu na konferencji New Media Europe. Powiedziałem, że oni są leniwi, więc tu tego nie powiem, tylko powiedziałem, że są zapracowani. No ale jakby interpretację możecie sobie zrobić, nie? Więc im więcej im podsuniecie pod nos, tym lepiej. Taki pro tip dla wszystkich, którzy będą zaproszeni kiedykolwiek do jakiejkolwiek telewizji. Telewizje rzadko kiedy chcą was podpisać. Rzadko napiszą blog, jak oszczędzać pieniądze. Napiszą Michał Szafrański bloger, Michał Szafrański autor bloga. I jeśli chcecie mieć link, bo możecie mieć link w śniadaniówce, to dostarczcie im jakąś infografikę, dostarczcie im jakiś wykres, bo wtedy oni muszą podać źródło. I wy jako źródło do tego wykresu piszecie źródło, dwukropek, http://jakoszczędzaćpieniądze.pl. Działa wszędzie. Muszą podać źródło, ok? Ale trzeba im infografiki dostarczać, trzeba im dane dostarczać. Ja dostarczam dziennikarzom pytania, które mogą mi zadać, ok? Bo to są ludzie zapracowani, pamiętajcie. Czasami zdarza mi się nawet dostarczać im odpowiedzi, które im powiem. Dlaczego? Żeby wiedzieli, czym pasuje do programu, ewentualnie mogą zasugerować zmiany. I to jest fajne, znaczy, tak działa ten świat i trzeba się do tego dostosować. Tyle. Oczywiście słuchajcie, co się o was mówi. Mi się Senti sprawdza razem z brandem, bo one się wzajemnie fajnie uzupełniają. I teraz ostatni slajd w tej tematyce. Co wam to daje? No, okłamałem, nie ostatni. Co wam to daje? Własne projekty. Przede wszystkim taką elastyczność, że działacie według własnego scenariusza. Kończą się maile takie od agencji typu przyślij mi ofertę na jutro, bo takie maile u mnie lądują zazwyczaj w śmietniku. A jeszcze jak do tego agencja przysyła mi maila, który zamiast sama się wysilić, żeby brief napisać, to po prostu tam są copy and paste z dwoma czcionkami po prostu z czegoś, co klient wysłał, a pisał na kolanie, bo wiadomo, że też jest zapracowany, no to sorry, no bonus, tak? Wszystkim agencjom się zdarza, ale nie chcę generalizować, że wszystkie to robią. Nie, nie. Są też takie, które potrafią świetne briefy przygotowywać dla jasności. Czyli z jednej strony taka elastyczność, że działam wtedy, kiedy chcę. Wolność, która przekłada się na bezpieczeństwo finansowe, wolność polega na tym, że jeżeli realizujecie projekt, który trwa wiele miesięcy, to wiecie, że przez wiele miesięcy będziecie mieli z czego żyć. I teraz, jeżeli to są przychody, to u mnie to wygląda z grubsza tak, że koszt realizacji projektu, owszem, jakiś jest, ale cała ta górka leci na następne rzeczy. Leci na pokrycie kosztów życia, na przykład w kolejnym roku, albo w kolejnych dwóch, albo w kolejnych trzech latach. Czyli co mi to daje? Jeden duży projekt z Mastercardem, na przykład, pozwala mi spokojnie żyć w roku 2016, gdzie otwarcie zadeklarowałem, że nie będzie żadnych współpracy komercyjnych na moim blogu. Możecie wejść na stronę współpraca, tam jest napisane żadne. Komercyjnych w 2016 roku. Nie mam ani dużego partnera, nie mam współprac pojedynczych. Dlaczego?
bo pracuję nad tym, co jest dla mnie ważne, nad moimi projektami, tak? Czyli w tym czasie część tego budżetu przeznaczam na moje nowe projekty, na przykład na moją nową książkę, na przykład na programy edukacyjne, które realizuję i tak dalej. Niektórzy różne dziwne widzą, które ja wrzucam czasami na Twittera gdzieś tam z osobami albo z pomysłami, które się wydarzą, one się dzieją, ale wy je zobaczycie dopiero za 2-3 lata, tak? Taki mam horyzont czasowy dzisiaj. I teraz jeszcze odniosę się do tego, co było powiedziane wcześniej. Był panel ten o pomaganiu i tym, czy tu, prawda, ludzie w koszulkach przychodzą i tak dalej, czy to jest okej, czy nie jest okej. Ja wam chcę powiedzieć, dlaczego ja to robię. To znaczy, ja mam coś takiego, że uważam, że dobroczynność to jest przede wszystkim pomaganie samemu sobie w pewnym sensie. Ja mam 2 cele. Jeden z tych celów to jest to, żeby... Jak to dobrze zacząć? Bo to jest bardzo egoistyczny cel, nie? Znaczy, ja wierzę, że dobro powraca. Czyli jeżeli rzeczywiście to dobro gdzieś tam rozsiewamy po całym świecie, to jakiś fragment jego prędzej czy później do nas wróci. To jest taki cel bardzo egoistyczny. A z drugiej strony uważam, że my żyjąc i będąc... Michał Górecki świetnie to powiedział i podpisuje się pod tym pełnymi rękami, że tak powiem. On powiedział coś takiego, że my jesteśmy, na przykład on, ja, jesteśmy w trochę szczęśliwszej sytuacji niż inni. Jakoś życie nas tak ukierunkowało, że całkiem dobrze nam się żyje, nie? I jeszcze... jakby widać tą perspektywę do przodu, że to wcale, że to może tak trwać. Więc kwestia jest taka, że uważam, że jakiś dług zaciągam w stosunku do osób, które pomogły mi na tą, jakby tą drogę przebyć do tego miejsca, w którym jestem. W stosunku do starszych, którzy się podzielili jakimś doświadczeniem i tak dalej. My w życiu taki dług zaciągamy i po prostu należy go spłacać, pomagając tym, którzy takiego szczęścia w życiu nie mają, albo takich umiejętności, albo nie wiem, takich darów od opatrzności i tak dalej. I ja chcę powiedzieć o Andrzeju. Gdzie jest Andrzej? Andrzej Tucholski. Andrzej Tucholski, nie ma go. Ale chcę powiedzieć o Andrzeju, że my, jak my rozmawiamy o dobroczynności w blogosferze i tak dalej, to nam się wydaje, że to jest tam Konrad Kluczkowski, który Szlachetna Paczka, czy Szafrański Rzepach, czy że ktoś tam WOŚP, czy jakieś takie duże kampanie i duże marki. To nie o to chodzi. To nie są kampanie, tak, ale duże marki, że my się podpieramy jakimś dużym brandem. Andrzej przekazywał 10% przychodów ze współprac blogowych, przekazywał wybranym, na wybrane cele, tak, generalnie dobroczynne, więc Andrzej był taką inspiracją dla mnie. Tylko, że ja miałem taki problem, ja też to chciałem robić od samego początku, ja miałem taki problem, że za każdym razem wybierać tą, tego NGO-sa, czy tą markę, której będę pomagał, to jest straszne. Więc zdecydowałem się, że po prostu wesprę pajacyka. Tak? I tak to u mnie wyglądało. I zgadzam się też z Segritą, która powiedziała, że lepiej jest się skoncentrować na jakiejś konkretnej pomocy dobrze ukierunkowanej tego, dlatego że wtedy jest też to wrażenie ciągłości u naszych czytelników, tak? Oni widzą, że my jesteśmy stabilni i przewidywalni, niż skakać z kwiatka na kwiatek, takie jednorazówki. Znaczy, to jest, dla jasności, to jest zdanie Segrity, to jest zdanie, pod którym ja też się podpisuję, bo też tak uważam, po prostu, z wygody tak uważam, nie? Bo wybrałem na początku 2015, już się będę trzymał, ale jakby wy możecie mieć inny pomysł, to nie o to chodzi, ale chcę pokazać efekty. W 2015 roku zebraliśmy przez rok kasę od moich czytelników, tak? Pomijam tam jakby moje wpłaty, nie? Ale od moich czytelników zebraliśmy kasę na 10 994 posiłki, 40 tysięcy złotych. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Powiem wam tak, pioruńsko trudno jest zbierać kasy systematycznie. Ja nie miałbym dzisiaj problemu, żeby wyjść i zebrać 2 miliony złotych w jakiejś kampanii, którą bym dobrze przygotował i nadmuchał i zrobił ją jednorazowo. Problem jest, pojawia się wtedy, kiedy trzeba innych zachęcić do systematycznej pomocy. To jest problem. Jest bardzo niska świadomość tego problemu. I to, co ja zamierzam robić i co chcę zrobić, bo powiedziałem sobie, dobra, podwajam ten wynik w krótkim czasie. Za chwilę zobaczycie moją książkę. To jest, nazwijmy to, robocza okładka książki, która się nazywa Finansowy Ninja, która będzie miała premierę wkrótce. I jedna książka to jest jeden posiłek. I teraz możecie mówić, to jest, wiem, jakie głosy się pojawią, że jakbym przemyślałem te obiekcje, że to jest znowu kolejny zabieg, żeby sprzedać więcej książki czy coś w tym stylu. Nie, ja wam powiem szczerą prawdę. To jest mój bardzo egoistyczny zabieg, że jeżeli deklaruję coś takiego, to nie mam się jak wycofać. Czyli sam siebie zmuszam do tego, żeby tą dobroczynność robić, bo ja w głębi serca chcę robić. Problem pojawia się wtedy, że kiedy są pieniądze na stole, to jako oszczędny autor oszczędnego bloga mam naprawdę milion zastosowań dla tych pieniędzy lepszych niż oddawanie ich komuś, nie? Mówię zupełnie poważnie. Więc czasami sami sobie musimy również być świadomymi siebie i swoich takich ograniczeń, też trzeba powiedzieć, i umieć sobie te ramy działania tak wytyczyć, żebyśmy szli po prostu cały czas do przodu.
I teraz jak będziemy mieli głos, mogę prosić głos, nawet jak będzie burczało, to poproszę. To pokażę wam jedną rzecz. Ja przyjechałem do Poznania w piątek, w połowie dnia. Przyjechałem w celu nagrania trailera do mojej książki. I pokażę wam fragment tego trailera. Pytacie, dlaczego nie jestem na YouTubie. Nagranie filmu, który jest w jakości, która mnie zadowala, który będzie trwał 2,5 minuty, tu zobaczycie 29 sekund. Zajęło mi te 29 sekund, zajęło mi 5 godzin. Tak? Ja że będzie tak. Sekund. 5 godzin kręcenia i nie mówiąc o tym, że wcześniej przygotowywałem scenariusz, będzie do tego jeszcze voice-over, że tam będę gadał, będzie jakaś historia opowiedziana. Widzieliście 1/5 tej historii, powiedzmy, nie? I to nie jest finalny montaż, absolutnie. Bardzo poprosiłem Igora, który mi to montował, żeby zrobił mi to szybko, bo chciałem wam to pokazać. Utrzymanie wysokiej jakości, ja wiem, że jest kosztowne, czasowo, pieniężnie, energetycznie, jeżeli chodzi o takie wasze zaangażowanie. To jest trudne, ale ja uważam, że warto. To znaczy, to się gdzieś tam się na pieniądze przekłada, jeżeli jakby chcecie mieć pieniądze. Na koniec chcę wam po prostu życzyć, żebyście mieli bardzo takiej, dużo takiej wiary w to, że jesteście w stanie pociągnąć różne projekty, które realizujecie, że to podnoszenie tej jakości blogowania, że ono rzeczywiście ma sens. I tak, ale z drugiej strony, jak tak patrzę na tą pornograficzną prezentację wczoraj Konrada, to się zastanawiam, nie? Czy to takie rzeczywiście takie sensowne. Może trzeba iść na te proste rzeczy i rzeczywiście sprzedawać 600 tysięcy nakładu, robiąc proste rzeczy. Ja tak nie potrafię w każdym razie, ale to bardzo dobrze, klaskajmy. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, ja strasznie przeciągnąłem, równo godzinę mi wyszła ta prezentacja. Myślę, że Mateusz, przepraszam, że tak się wyciągnąłem na środek, ale myślę, że to i tak było wartościowe. Znaczy w tym sensie, żeby jednak w blogosferze pokazywać, że to nie jest tak, że wszystko jest pięknie i różowo, że sporo smrodu i brudu też jest. Nie wyciągajcie pochopnych wniosków dla jasności. My w ogóle brawa dla Mateusza, że zdecydował się wyjść na środek. Bo ja użyłem go dosyć bezczelnie, ale to jest to, co ja zamierzam robić, czyli zadawać trudne pytania agencjom, które są nieczytelne, przypominam. Dzięki wielkie. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało odpowiadam. Krzysiek. Ja już się zgłaszam pierwszy, tu niestety złapałem wcześniej mikrofon. Michał, ja mam takie jedno wrażenie, że odrobinę pominąłeś jeden bardzo ważny fragment, element w twojej prezentacji, i otóż nie powiedziałeś nic o wiedzy. A wydaje mi się, że ty akurat jesteś taką osobą, która w momencie, w którym zaczynała blogować, bardzo dużo inwestowała w wiedzę, w informacje, czytała blogi, czytała jakieś e-booki, chodziła na szkolenia, szybko jakichś takich pozyskałeś sobie influencerów, którymi ty się inspirowałeś. Zobaczmy, że w trakcie tej całej prezentacji Michała tak naprawdę było kilkanaście różnych wątków, tak? Od reklam płatnych na Facebooku, storytelling, wideo marketing. Prawny marketing, tak PL, tak. Ale wydaje mi się, że naprawdę, jak ja spojrzałem pierwszy raz na Michała rzeczy, to widziałem po prostu świadomego, dojrzałego marketera, który po prostu wiedział, co robi i nic nie było przypadkowego. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważna konstatacja z całej twojej prezentacji, że po prostu musicie inwestować w siebie i w wiedzę. I nie może was przerażać to, co ja wczoraj powiedziałem, tag manager, tak? Tak. To nie może być dla was żadna tajemnica. Analityka internetowa, takie rzeczy, które są dla agencji, dla waszych klientów podstawowymi informacjami. Dlatego wydaje mi się, że to jest też jeszcze kilka slajdów, które być może Michał mógłby dopowiedzieć pewnie to kolejne pół godziny o tym, jak się dosłownie tego nauczył tak naprawdę powiem, blogowanie. 30 sekund dodam. Ale z drugiej strony to nie jest tak, że to jest wiedza tajemna. Mamy internet, mamy dostęp do wszystkiego. Ja na początku mojej działalności na przykład pojechałem na szkolenie do chłopaków z Google AdSense'a tylko po to, żeby się przekonać, że kierunek Google AdSense jest bez sensu. Czyli wydałem pieniądze na szkolenie, zapłaciłem za to szkolenie, tylko po to, żeby się przekonać, że w kontekście moim i mojego bloga życie z reklam AdSense'owych to jest utopia, tak? A jednocześnie rodzi wiele ryzyk. Wiecie, jakie ryzyka rodzi? Na przykład, że ja piszę artykuł o tym, że nie należy brać pożyczek, bo to jest zło, a obok jest po prostu pełny przekrój ofert firm pożyczkowych, które się w Google w AdSense reklamują. I nie za specjalnie da się to wyłożyć wbrew temu, co się mówi. Dobrze, jeszcze jakieś pytania? Te dwa pytania. Krzysiek, dobra? Krzysiek.
To Krzysiek, i tu widziałem pytanie jeszcze. Dobra. Michał, mówiłeś, że ciężko jest angażować ludzi w to, by regularnie wpłacały pieniądze na cele charytatywne, a z drugiej strony jako przykład podawałeś Patronite, który jest dość młodym projektem. Jest projektem, pokazujemy piękny obraz 27 tysięcy Krzysztofa Gonciarza, a z drugiej strony nie wiemy, jak to się będzie przekładało na dłuższą metę. No i to jest teoretycznie, w teorii sprzeczność to, co powiedziałem, nie? A w praktyce jest tak. Są ludzie, którzy się identyfikują z Krzysztofem, podziwiają jego pracę, z różnych pobudek są gotowi mu płacić automatycznie pieniądze, tak? Ale to jest Krzysztof i jego marka. Być może z marką pajacyk czy ideą pomagania ktoś się tak nie identyfikuje, nie? Więc... Okej. Okay. Pytanie miało brzmieć, czy masz jakieś przypuszczenie, jaki procent ludzi faktycznie odpadnie w dalszym czasie z tego? Ile osób faktycznie zostanie takich stałych sponsorów? Czy możesz oszacować to? Nie mam zielonego przyjęcia, znaczy przyjęcia, nie mam zielonego, gorąco jest, nie mam zielonego pojęcia, to znaczy to też tak jest, że wiesz, przy inwestowaniu to tak się fajnie mówi, że wykresy się zawsze łatwo czyta w lewą stronę, nie? A w prawą to nie ma takich cwaniaków, co tam potrafią przyszłość przewidzieć. Tu jest tak samo, znaczy Krzysiek zrobił pewien eksperyment. Dodam, że to, że Krzysiek zrobił taki eksperyment, to w żaden sposób nie pokazuje, jak to może wyglądać u innych. Znaczy to też nie należy przekładać jeden do jednego, że na przykład skoro Krzyśkowi po pierwszym miesiącu wypadło tam 15%, to tak będzie u innych. Nie. Każdy z nas jest inny i każdy z nas też, zauważcie też, popatrzcie, jak Krzysiek Gonciarz mądrze tego Patronite'a osadza i przypomina o nim i dziękuje ludziom za to, że weszli, że gotowi są go sponsorować, mówiąc zupełnie wprost. Też trzeba podtrzymać to zainteresowanie, nie? Dobra, i tu było jeszcze pytanie. Ja chciałam tylko przeprosić Mateusza, że nie stanęłam z nim obok tutaj, kiedy działa się ta akcja, bo ja też pracuję po stronie agencji, jestem blogerką, więc ja też mogłabym tu być wymieniona z imienia, nazwiska, nazwy agencji, także Mateusz, sorry, że nie stanęłam obok ciebie. Dobra, brawo, brawo. Dobra, ja mam ogólnie taki apel, znaczy nawet jeżeli odbieracie moje słowa jako atak na agencję i tak dalej, to powiem tak, większość agencji, większość blogerów pracuje, okej. Okay. To jest pierwsza rzecz, ja w to głęboko wierzę, więc tym bardziej trzeba wytępić wszelkie patologie, wytępić na zasadzie takiej, że szukamy konstruktywnego rozwiązania, po to, żeby wszystkim się pracować. No i dzięki. Wiesz co, może do mnie napisać, tylko ja przypuszczam, że ja wielkiego przełożenia na innych blogerów nie mam, bo my przecież w opinii agencji mamy wielkie ego i tak dalej. Ale polecam wam dyskusję na blogerze Brainstormują, bo ja się tam odniosłem. O ile bloger rzeczywiście jest nierzetelny, bardzo szybko się wśród agencji taka informacja rozchodzi, cokolwiek by tam agencje nie mówiły, ci ludzie się wymieniają informacjami, rzeczywiście to jest prawda. I myślę, że nierzetelnych blogerów bardzo łatwo się eliminuje ze współpracy. Po prostu nie będą otrzymywali takich propozycji. Później. W drugą stronę jest nieróżowo, bo to, że ty wykonałaś swoją pracę jako bloger rzetelnie, że klient jest zadowolony często, a na przykład agencja wykonuje taki numer i to jest, mówię ci na podstawie faktów, które znam, że zresztą sam się przyczyniłem do wywalenia dwóch agencji od dwóch konkretnych klientów, ponieważ we współpracach, które realizowałem, agencja, mówiąc kolokwialnie, dymała blogera i dymała klienta, tak? Na przykład są takie scenariusze, że agencja już otrzyma te pieniądze, ale ze względu na trudną płynność finansową u siebie, bo nie umie sobie tego wszystkiego dobrze poustawiać, kisi tą kasę jak najdłużej może, nie płacąc blogerom. Takie sytuacje się zdarzają. Bloger się wywiązał, ma terminy są i tak dalej. Także powiem ci tak, no patologie są na różnych, znaczy wszędzie, gdzie mogą być, to one tam są, tak? Pytanie o skalę. Ja tej skali nie znam, to znaczy zbyt mało mam tych doświadczeń, nie? Wierzę w to, że większość agencji jest rzetelnych i że większość blogerów jest rzetelnych. Jeszcze jakieś pytania? Śmiało. To już naprawdę ostatnie. Kasia. Miał, ja mam takie pytanie do ciebie, bo ty jesteś twardym gościem i masz doświadczenie w sprzedaży, ale większość blogerów blogerzy zakładają zwykle blogi dlatego, że chcą tworzyć treści, nie dlatego, że chcą sprzedawać swoje pomysły na spotkaniach w agencjach. I czy ty masz jakieś sensowne rozwiązanie, w sensie, bo nie wiem, współpraca z menadżerem na blogu, czy to jest możliwe, czy może masz jakieś alternatywy, czy, bo ja mam takie przekonanie, że każdy powinien robić to, co umie najlepiej, nie? I bloger nie pisze, a ktoś się tym zajmie, ale nie wiem, czy to może działać. Dobra, to żeby nie było, że ja jestem taki samograj i wszystko sam robię, potrafię. Projekt Mastercard był sprzedany
wspólnie z Krystianem Cieślakiem, którego pewnie znacie. To jest osoba, która zrobiła blog Forum Gdańsk. Nie jest tajemnicą, nie powiem ile Krystian zarabia na takiej współpracy, ale nie jest tajemnicą, że taki pośrednik bierze swoją działkę. Pytanie jest, kto ma tą działkę oddać? Czy klient zaakceptuje większe wynagrodzenie, które musi zapłacić? Czy to wy ze swojej części oddacie kasę takiemu agentowi? Nie? Przy projekcie, który kosztuje na przykład kilkaset tysięcy, oddanie 30% to jest dobry układ czy nie? Każdy sobie musi sam odpowiedzieć. Nie? To są tego typu stawki, powiedzmy, od kilkunastu do 30%. No podaję wam taką skrajną. Nie? I teraz można robić to z kimś, tylko znowu trzeba umieć podwyższyć cenę tego projektu. Bo to, że wy macie, nazwijmy to jakiegoś tam menedżera, agenta czy kogoś tam, powiem szczerze, ja nie spotkałem wielu osób, z którymi byłbym w stanie współpracować. Z Krystianem mi się bardzo dobrze współpracowało i współpracuje, bo to nie jest, na pewno nasza współpraca się nie zakończy, aczkolwiek ja bardzo dużo rzeczy przynoszę sam. To znaczy w Mastercard, no dobra, już nie będę wchodził w detale. W każdym razie warto tam, gdzie na przykład nie możecie wbić się sami, skorzystać z pomocy kogoś takiego, tak? Bo może być tak, że korporacja nie jest w stanie wam zapłacić pieniędzy. Musi przez kogoś przepuścić, nie? Chodzi tylko o to, żeby wszędzie była wartość dodana. Ja wam pokażę też, jak taka wartość dodana wygląda. Na przykład, jak organizowaliśmy cykl 5 spotkań, na którym na każdym z tych spotkań było tam około 500 osób, powiedzmy. Przepraszam, kłamie. Od 250 do 500 osób, bo jedna sala była mniejsza. To ja się zachowywałem jak król, dlatego że to ja płaciłem, można powiedzieć, agencji. Tak? Czyli krótko mówiąc, nie interesowało mnie, kto załatwi salę, kiedy załatwi salę. Były tylko moje wymogi, wszystko było załatwione. Przyjeżdżałem, samochód mnie podwoził do hotelu, wysiadałem, wchodziłem, wychodziłem, płaciłem i tak dalej. Wszystko było załatwione, tak? Okej? Okay? Stawiałem się tylko w konkretnych miejscach i wykonywałem swoją robotę najlepiej, jak potrafię. I to jest wszystko. No, tak w dużym uproszczeniu. Także można i warto. No, jeżeli godzina waszego, jeżeli zarabiacie, może inaczej, jeżeli zarabiacie 1 000 000 złotych rocznie, załóżmy, tak strzelmy sobie, nie? To godzina waszego czasu inwestuje. Tak? Nie wiem, 1 000 złotych, 800, 500. Warto komuś zapłacić, kto taniej wykona robotę za was, nie? Ale to dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście dużo zarabiacie. Dzięki wielkie.